Ja już nie chcę mówić, że musimy wygrać, że zależy mecz o 6 punktów, 12 punktów, nie ma znaczenia. W tej chwili ja już tyle powiedziałem, że ja już mówię zawodnikom, że po prostu mają wyjść i grać to, co potrafią. Nie będę się cofał do meczu w Radziąkowie, bo to jest bez sensu tłumaczenie się, i że przegraliśmy mecz, którego nie powinniśmy przegrać. Mecz ze Stróżami jest podobny, to jest podobny zespół do, jest to Beniaminek, podobny zespół do Radziąkowa, więc tutaj na pewno się trzeba spojrzeć i wygrać. Gdzieś gramy pechowo, gramy nieszczęśliwie w tej kolejce, w tej rundzie. No, ja też byłem przekonany, że zdobędziemy więcej punktów, nawet sobie sam zakładałem, i te punkty uciekają z każdym meczem. No nie wiem, co powiedzieć. No w każdym bądź razie zespół ma wyjść i to nie trener, a teraz sami zawodnicy muszą pomyśleć o tym, jak to zrobić, żeby wygrać. Ja mogę ich tylko nakierunkować, przygotować, a to gdzieś w głowach zawodników leży. No ktoś musi te bramki strzelać, bo jeżeli nie strzelamy, a mamy 4 strzelone bramki, no to już świadczy o złej grze w ofensywie. 11 bramek straconych, no nie wygląda to najgorzej, ale to też 11 straconych. No, także tutaj i ważne, bardzo ważne są te 7 meczów, szczególnie te mecze teraz w tych najbliższych tygodniach u nas. Niecieczą, Stróżami, no to już nie można kalkulować, tylko po prostu trzeba wygrać. Zobacz,